Coś by się zjadło. Coś by się zjadło. Dzień dobry, drodzy widzowie. Dzień trzeci. Waszyngton. Jak się czujemy? Średnio. Codziennie żremy strasznie dużo. Ledwo się spać da, no ale dzisiaj powtórka z rozrywki. Przepotężny ból brzucha o samym poranku. Ktoś toaletę zapchał w nocy. Nie wiem kto, ale zabieramy was dzisiaj do Panira Bread. A poza żarciem pojedziemy też w parę fajnych miejscówek. Yo. Jedziemy. Dzisiaj pojeździmy sobie z tyłu. Gdzie jedziemy najpierw? Do CVS-a. A co to jest CVS? CVS. CVS. To jest taka apteka. Pan Czarek ma już taki katar trzeci dzień, że już nie może wytrzymać. A coś to ma z VVS-em wspólnego? Diamentów nie. Chociaż jest kurwa drogo, jakbyś brał diamenty. Ogólnie w Stanach leki niektóre też nie są tanie. A oni tu mają refundowane jakieś? Nie, tu jest jakiś popier... system ogólnie. To jest system kapitalistyczny, który sprawia, że masz ubezpieczenie, to twoja firma ubezpieczeniowa licytuje się z twoim szpitalem. Ile zapłacą? Firma ubezpieczeniowa chce jak najmniej, szpital chce jak najwięcej. No i oni się licytują, nie masz stałej jakby ceny za coś. Tu jest CVS. Zedło. Strasznie długo go nie ma, chyba zapomniał tych części ciała, co mówił, że trzeba znać zawsze po angielsku, żeby się dogadać, jak coś was boli za granicą. Drodzy widzowie, kupiłem sobie spray do nosa, tylko taki, co ludzie się od niego uzależniają, i dlatego kupiłem sobie cukierki na gardło. I to jest p***ne, bo to jest niby apteka, ale pierwsze, co masz, jak wchodzisz, to chipsy i lody. Ile to kosztowało? Jakie są ceny leków? Zapłaciłem łącznie $13. To jest taki hardcore, to nie jest taki, wiesz, że masz taki mały psik. No nie, to lejesz strumieniem normalnie. 10:48, co robimy? Jedziemy do zoo teraz? Czy najpierw jakiś breakfast? A, to paniera, to co oglądaliśmy wczoraj, tak? W tej aplikacji, to co oglądaliśmy. Z tego co widziałem wczoraj, to były jakieś kanapeczki, inne tego typu rzeczy. Do zoo to trzeba na jedzonym pójść, żeby tam sobie spokojnie czas spędzić. Uda się zapłacić, czy nie? Ostatnia próba. Myślę, że tu nigdy nikt nie zapłacił za ten parking, szczerze mówiąc. Ale my jesteśmy grzeczni, bo nie jesteśmy u siebie, prawda? Jesteśmy właśnie pod Panera Bread. Podobno tutaj najlepszy chlebek w Ameryce zjemy. Taki prawdziwy, jak u nas w Europie. Chodźcie, sprawdzimy. Ale nim przejdziemy do dalszej części odcinka, zobaczcie, jaką paczkę dostałem od firmy Mobile Fox z ich limitowaną serią produktów. To specjalna limitowana edycja, którą dostajecie w takim pudełku, a w środku znajdziecie zabezpieczenie na cały telefon. Z jednej strony mamy obudowę proszok, która jest odporna na upadki, a z drugiej strony możemy zabezpieczyć ekran za pomocą szybki ProShell. Dodatkowo kupując zestaw z limitowanej edycji otrzymujecie 70% rabatu na całość. Wybierając obudowę proszok możemy sobie skustomizować takie etui zupełnie pod siebie. Ze względu na to, że wybieracie tylny wzór, a dodatkowo możecie wybrać, jak ma wyglądać bok. Dostajecie w zestawie 4 dodatkowe zestawy przycisków i zderzaków, które możecie sobie dowolnie zmieniać na takie, jakie wam podobają się najbardziej. Ale to, co najważniejsze w tych case'ach, to duża wytrzymałość na upadek. Firma Mobile Fox gwarantuje, że ten case ma odporność na upadek nawet z 5 metrów oraz temperatury od minus 40 do aż plus 80 stopni Celsjusza. To, co jest bardzo istotne, to to, że Mobile Fox gwarantuje, że jeśli przez rok od założenia tego etui oraz szybki ProShell na ekran coś wam się stanie z ekranem podczas użytkowania, to wymienią wam ją w autoryzowanym salonie zupełnie za darmo. Samo etui jest objęte dożywotnią gwarancją, a samo pudełko możemy wykorzystać na przykład jako śniadaniówkę i zabrać jakieś jedzenie na wynos do pracy czy szkoły. Ale czym byłby taki test bez testu praktycznego? Zatem zrzućmy sobie ten telefon z wysokości około 2 metrów i zobaczmy, co się stanie. Telefon rzeczywiście jest cały. Tak jak mówiłem, na propak i fullpak macie teraz 70% rabatu, a na samo etui 55%. Także sprawdźcie sobie ofertę firmy Mobile Fox, do której linki macie w opisie. A my tym samym wracamy do filmu. Co tu dają dobrego do jedzenia? Flatbread pizza jest dobra, mac and cheese jest dobry, a zupki są dobre. No na coś się skuszę, na coś się skuszę. No wychodzi na to, że ja wydałem najmniej, bo wydałem 17,98. Ty ile wydałeś? 36,75. $36 na śniadanie gość wydał. A ty? Około 20. Gość zapłacił 150 zł za śniadanie. A nie, u mnie jest total 19, bo tu jeszcze podatki. Tak, 22,13. Ale... 36,75. Niesamowity pasibrzuch. 150 zł za śniadanie. Ale cieszę się, bo pewnie wszystkiego nie zjesz. Ja kanapkę biorę na pewno na wynos. Ja lobstera na pewno zjadam jedną na wynos. A tu lobstera sobie
sobie wziąłeś, doczekałeś się. Gość tak marzył o homarze i w końcu tutaj dostał, ale to pewnie nie będzie ten, który chciałeś zjeść nad wodą. Najbardziej amerykańskie picia zamawiasz, widzę tutaj. Uwielbiam kawę mrożoną, a jeszcze z karmelkiem i bitą śmietaną. Naprawdę dobra. W pierwszej kolejności mac and cheese. Z tego co pamiętam, wziąłem małą porcję, która ma 480 kalorii. Mm-hmm. To już jest potężna. Ja mam wersję z brokułami i cheddarem. No, ale naprawdę tu za wiele nie można powiedzieć. Można powiedzieć po prostu, no, mac and cheese. Tak jak myślisz, że będzie, to tak jest. Makaron jest bardzo dobrze ugotowany i bardzo dużo tego sera jest fantastyczne. Uwielbiam takie rzeczy. Jeszcze bułkę do tego dali? Tak. Czyli jak to się je, tak? To jest protipo dwójka Czarka. A to w ogóle moja kanapka, wiesz? Tak. No. To jest tip od pana Czarka, że generalnie paniera bread jest miejscem z najlepszym pieczywem. Ogólnie ciężko dostać dobre pieczywo. Ogólnie już czuć po tej bagietce, że jest taka jak w Polsce. No nawet. Taka, no. Każdy z nas chyba dostał takie chipsy, czyli jeszcze tuszą, żeby tych kalorii podbić troszkę. To jest dodatek do wyboru. Możesz wziąć chipsy, możesz wziąć kawałek bagietki. Niesamowite dodatki jak do kanapki. Bagietka natomiast ma 1110 kalorii, czyli w połączeniu z mac and cheese półtora gwieżdża luźniutko. Mały widzowie. 7000 kalorii to do 15 wjeżdża tutaj. Potem już tylko delikatne dobijanie. Ja wziąłem jak na pasi brzucha przystało, oczywiście z serem, kurczakiem i pepperoni. Jest to podane na ciepło. Świetne połączenie. Jeszcze jakiś sosik tutaj jest. Bardzo dobre pieczywo. No i przede wszystkim ten farszyk tutaj odpowiednio z tego sera. Wiedzą jak w ser tutaj. No i wiedzą. To ten ser to jest pewnie niewiele ma wspólnego z naszym serem, ale no wyrób seropodobny. Idealne połączenie. Delikatnie chrupiąca bułka, w środku miękka. Ogólnie to jest takie stosunkowo europejskie miejsce. Stosunkowo. Masz kanapeczki, pieczywko, ciastka. Ale zajem jeszcze tym mac and cheese'em. Naprawdę jest bardzo dobry. Ser trochę smakuje jak ten nasz topiony taki do smarowania kanapek. Tak, taki w trójkątach. Pękniemy po tym wyjeździe. Uch. Nie jest łatwo dużo jeść, tak wam powiem. Lobstera jak na deser sobie zostawił. Kanapka z homarem za 20 dolarów. Próbuj. Nie wziąłbym tego drugi raz w tej cenie. Myślałem, że w ogóle to homar będzie na ciepło. Niedobry lobsterek? Nie no, zjesz to, zjemy. Kończymy śniadanie i jedziemy do zoo pooglądać zwierzątka. W ogóle jak składaliśmy zamówienie, to zauważyłem, że gość podszedł i poprosił po prostu szklankę na wodę i babka mu dała, czyli tutaj tak naprawdę można wody za darmo się woda napić, w Stanach, tak? Zjednoczonych jest zawsze za darmo. Okej, okay, no zawsze. I to jest fajne. Powinniśmy pić dużo wody. Ale jest zwykle tu mowa o wodzie z kranu. Nie no, śniadanie bardzo dobre. No, za uczciwą cenę, za uczciwą cenę. Oj. Ponad 1600 kalorii na moje oko zostało właśnie wciągnięte. Mamy godzinę którą? 12 jakąś? 12:15, także jedziemy do zoo. Zobaczymy tutejsze zwierzęta. Jedno już mamy tutaj. Karmimy je ziemniakami. Próbowałeś chipsów? Nie. Zajebiste moim zdaniem są. To są takie chipsy, ledwie idzie pogryźć. Są tak chrupiące, wysuszone. Uff, ale najedzony, przesada. Jacem do zoo. Jacem do zoo. Przyjechaliśmy do zoo, ale jedyne zwierzę, które nadal widzę. Tu musisz nas obsłużyć, bo nie wiadomo, czy dobrze te bilety nam ogarnąłeś. Ja ogólnie bilety wstępu są za darmo do muzeów i do zoo. Nie do wszystkich oczywiście, ale do większości. Dzięki. Pierwsze co, to widzę gift shop. Na pewno pan mi powiedział, że są sea turtles. Fishing cat to nie wiem, co to jest, znaczy domyślam się, że to jest jakiś ten... Kot łowiący ryby. Nie. Basically, essential, yeah. Ale to jest ten. I tak po prostu iść sobie obok wszystkich. Fishing cat zapomnieliśmy, musicie sobie sprawdzić. Sloth to jest leniwiec po polsku? Clawed leopard to nie wiem, no leopard to chyba wiemy. Asian small clawed otter. Clawed to są te. Wiecie o co chodzi? Szczypce takie. A otter to właśnie, bo to nie powiedziałem co to jest otter. Otter to jest wydra, moi drodzy. Red panda to jest red panda, giant panda to giant panda, a elephant overlook to... Giant panda to giant panda. No co, no wielka panda. No. Fishing cat. Pierwsza odpowiedź. No tu leży sobie, chilluje, patrzcie. Leży no sobie i odpoczywa. No. Też bym spał na jego miejscu. Rzeczywiście, jakieś smutne to za to. Sloth to nie był, że leniwiec, tylko to są coś sloth bear. Bo generalnie czarne niedźwiedzie się bardzo boją ludzi. To są takie małe czarne. Tutaj u nas w Ameryce, to ludzie je straszą. Oni je straszą. I oni idą i niedźwiedź, ty idź stąd niedźwiedź. I wiecie, i niedźwiedź idzie stąd, bo się boi. Łaj, ten biały niedźwiedź. On się nie boi, on ciebie rozszarpie. On ciebie... Cześć, to jest czwarty dzień w Stanach, w Stany Zjednoczone. Of America. Wujek zabrał nas do zoo, więc poopowiada my trochę. What big teeth you have. Znaczy ja wiem, że po polsku cheetah
To jest po polsku Gepard. Gdzie ty się polskiego uczyłeś, powiesz nam? A człowieku, ja studiowałem w TEM, w Uniwersytecie Gdańskim. I oni tam bardzo dobry English mają. Dalej, nogi garze, to strasznie chce mi się siku. My tutaj w DOS, to my mówimy other. To wy po polsku mówicie chyba Wydra? Wydra. Szymon Wydra. No, to jest Szymon. Nie wiem, czy ją będzie widać, ale tam siedzi panna. Panda. Jak w każdym zoo jest też strefa gastro. No nie będziemy tutaj jeść, bo jesteśmy świeżo po śniadaniu. Nie, yeah, my tu w Ameryce tak wymawiamy polskie nazwiska. Szawarskis. Polsk. W całym zoo są podobne zwierzęta jak w Polsce, tylko że teren tutaj to jest nie wiem ile razy, z 6 razy większe jak w Warszawie. Chodźcie do mnie. Znajdujemy się teraz w alejce Treasures of North America, czyli Skarby Ameryki Północnej. Tuż za mną znajduje się kamień. Kamień oblany wodą. Jest to gatunek ściśle amerykański. Mamy kamień, przez który leje się woda. Unbelievable, guys. Just look at it. Kici, toś. Co się drzesz? A tam jeszcze jakieś takie pomarańczowe są. Niestety, drodzy widzowie, nie możemy wejść do muzeum, ponieważ jest zakaz wchodzenia z dziełem. Więc musimy odłożyć dzieło tutaj. Odwróć właśnie z koło tej dzieła za murek. I zapraszamy was do muzeum. Historii naturalnej. Słyszycie to? Afryka. To była bardzo krótka i treściwa podróż po muzeum. A tu wszędzie są te traki z jedzeniem, z piciem, z różnymi przekąskami. Tutaj widzę moją ulubioną kanapkę chili cheese steak. Spróbujemy kiedy indziej. Wpadliśmy na tak zwaną chyba kolacyjkę już do Wendy's, ale to jest znacznie starsze niż to, w którym byliśmy na początku. Co mamy tutaj zjeść? Baconatora jakiegoś, tak? Tak, tutaj zjemy coś innego, także ta sama restauracja, ale inne menu. Hello sir, how are you doing? Good. Can I get number 7 combo with Dr. Pepper and fries? Yes, and ranch sauce. No i mamy te przepyszne frytki. Tutaj naprawdę te frytki były bardzo dobre. Chrupiące, nieskapceniałe. Za taki zestaw, czyli frytki, podwójnego burgera i gigantyczną kolę zapłaciłem $15. Tym razem zamówiliśmy burgera z potężną ilością bekonu. Big Bacon Classic się nazywa. No i mamy tutaj pomidora, sałatę, dużo bekonu, dwa kotlety z serem oczywiście i widzę tutaj też ogóreczka. Taki typowy trochę jak z sałatki szwedzkiej. No i sosy. Jest to chyba majonez i ketchup. Zdecydowanie najtwardszą tutaj strukturę ma ten bekon. Jest taki twardawy. Kolejne 1500 kalorii wjeżdża. Kto by się tutaj tym przejmował? Na pewno nie ja. O tym, co zrobić z tym nadmiarem, który tutaj wyprodukujemy, pomyślimy już w Polsce. Zawsze tak mówię, ale no, miłość do fast foodów to jest uzależnienie. Tym bardziej tutaj, w tym miejscu. Bardzo smaczny burgerek. Na pewno jak Wendy's byłoby w Polsce, to bym wpadał. W takim razie, jeśli Mac tu jest najtańszy, to na pewno się wybierzemy. Podobno jego jakość jest taka nie do końca zadowalająca. Niestety dzisiejsza porcja picia mi nie wystarczyła, bo zdążyłem praktycznie wszystko wypić jeszcze przed zjedzeniem. Strasznie suszy dzisiaj. Wy nie myślcie, że ja tak z własnej przyjemności się tuszę. Ja się tuszę dla waszej przyjemności, żebyście mieli co oglądać. Ja mam nadzieję, że wy też jecie w tym momencie, że przygotowaliście sobie jakąś szamę. Zjedzone. Było bardzo smacznie. Polecam Wendy's. Bardzo mi to smakuje. To fajne mięso, świeże składniki, dobre sosy. No i potężne porcje picia. $15 przejedzone, trzeba jechać do domu odpocząć. W ogóle to, że to Wendy's tak wygląda i jest ono w starym takim wystroju, to nic. Naprzeciwko jest jeden z podejrzewam najstarszych McDonald'ów. Przynajmniej można to wnioskować po tym, jak wygląda. No wygląda jak te najstarsze McDonald'y, które też w Polsce tak wyglądały, więc zobaczcie sami.